Witam wszystkich serdecznie. Ostatnio robiłem przegląd i już wiem, że w prawie wszystkich tutaj rodzinach mam czerw. Co za tym idzie? Jeżeli jest czerw, jest zwiększone zapotrzebowanie na wodę. Tutaj mam w półlitrowych i litrowych pojemnikach wodę. Do tych silniejszych rodzin dam litrową, litrowy pojemnik. No, jak widać, pogoda się popsuła. Pada deszcz co trochę. Wykorzystam taką lukę, w której nie pada, bo pada gdzieś, nie wiem, co jakąś godzinę dosłownie. Masakra jakaś jest. I podam tutaj pszczołom po słoiczku, po wiadereczku. Tak, żeby nie musiały wylatywać i gdzieś krzepnąć na dworze. Co prawda jest jakieś 10 stopni na plusie. Z reguły wodę podaję w momencie, gdy sprawdzę, że już mam w rodzinach czerw, to staram się w tym samym dniu podać, no ale w związku z tym, że ostatnio nie miałem czasu, no to wyszło jak wyszło, co tu dużo mówić. O, tutaj coś widzę, jakiś ruch większy jest, coś się dzieje, no muszę zabrać te folie i resztki ciasta są chyba jeszcze. Dajcie przy okazji znać, jak to tam u was wygląda, czy w ogóle podajecie wodę. Ja szczerze mówiąc podaję wodę dopiero drugi rok. No i tak mi się wydaje, że to na pewno nie zaszkodzę pszczołom, a coś pomoże. To też wiadomo, trzeba zwracać uwagę na pogodę, bo jeżeli by była cały czas pogoda, te 15 do 20 stopni na plusie, czasami się tak w marcu czy w kwietniu zdarza, nie byłoby takich załamań pogodowych, to wtedy nie byłoby takiej potrzeby w zasadzie podawać wody. No a w związku z tym, że teraz mieliśmy parę dni ciepła, naprawdę w cieniu było jakieś, nie wiem, 15 stopni, a w słońcu mogło być koło 20, mi się wydaje. No a dzisiaj mamy taką pogodę, że ciągle pada, nie ma słońca, jest 10 stopni. Pszczoły latają. Na pewno po wodę, bo nie wiem, jeżeli padał cały dzień, to nie wiem, czy one pyłek taki mokry zbierają. Nie zauważyłem tutaj nic na obnóża. No, także żeby je tam delikatnie wspomóc, moim zdaniem warto podać wodę do ula na przedwiośniu, wtedy, gdy mamy jakieś załamania pogody, tak jak dzisiaj, żeby im troszkę tutaj ułatwić sprawę. Tym bardziej, że w rodzinach już jest czerw, a pszczoły potrzebują naprawdę dużo wody na wychowanie czerwiu. Dobra, nie będę dalej przedłużał. Dzisiaj tak krótko odnośnie podawania wody. Tradycyjnie zachęcę do dawania łapek w górę bądź w dół. Jeżeli się komuś nie podobało, zachęcam do subskrybowania mojego kanału i zachęcam do podzielenia się w komentarzach, jak z tą wodą jest. Podawać czy nie podawać? Ja tak jak mówię, dopiero drugi rok podaję. I wydaje mi się, że najważniejsze właśnie jest podawanie tej wody na przedwiośniu. Wtedy, gdy pszczoły, jest jakieś załamanie pogody i po paru cieplejszych dniach, załóżmy, nie mają tej możliwości, żeby już tam wylecieć z ula i sobie tej wody przynieść. Dobra, ja się jeszcze włączę za chwilę. Zapraszam do oglądania. No i tu jest taki przykład rodziny, do której podałem ciasto i wodę. Staram się to jakoś zabezpieczyć folią w miarę możliwości, tak żeby tu z tyłu była wentylacja i na to kładę worki jutowe. No i co tydzień będzie trzeba tą wodę uzupełniać. Tak samo jak i ciasto w tych rodzinach, w których no było mało pokarmu. No. Nie wiem, czy mi się to uda jedną ręką zrobić, uciekaj pszczółko. I przykrywam całość workami jutowymi, także to było w miarę szczelnie tutaj zabezpieczone. Cała filozofia. No i tak, do styrodurków też została woda podana. Myślę, że przez najbliższe 2-3 tygodnie będę tą wodę podawał. Tutaj kiedyś mówiłem, że mi lis zadrapał ul. Tu jest właśnie jego łapa. Na styrodurku odbił. Teraz mi się udało dojrzeć. Co miałem jeszcze więcej powiedzieć?
Pogoda niestety nie sprzyja, pada cały czas i jak zwykle już o tej porze trochę brakuje czasu. Chciałem zaorać tam ten kawałek i wsieję tam coś, jakąś mieszankę. Dzisiaj tutaj wziąłem trochę nasion i wysieję na ten kawałek. Wysieję tutaj, myślę, zrobię eksperyment i nie będę tego bronował. Zostawię tak, jak jest. Zobaczymy, czy coś tutaj się urodzi. Z czego zapomniałem powiedzieć? Najważniejsze rzeczy zapomniałem powiedzieć odnośnie wody. Wodę podaję przegotowaną i wodę letnią. Tak, żeby to nie była jakaś tam zimna, żeby nie była zimna ta woda, no. Głównie o to chodzi. No i myślę, że to było tyle. Jak mówiłem, będzie krótki filmik. Zapraszam do oglądania, zapraszam do komentowania. Jestem ciekaw, czy wy też podajecie wodę do uli na przedwiosiu. I to by było tyle w tym temacie. Dzięki, trzymajcie się, cześć, hej.